ojcu, u jego nóg. Dziś mamy śpiewać, bo się to dół. To miejsce dla Pana dużo znaczy, prawda? Bardzo dużo. Ja powiem dlaczego. 20 lat temu byłem na Kłyniówce, nie? I tak jechałem, bo jeżdżę dużo rowerem i tu jechałem. I się modliłem, płakałem, że roboty nie miałem, ale się może bym modliłem, bo z powrotem później poszedł do samej firmy pracować. I do emerytury spokojnie pracował. I powiedziałem żonie, że będziemy tu stroić. My tu stroimy właśnie. Tu ten kwiat żywy i te sztuczne kwiaty, nie? Tak co roku. Ja rowerem jeżdżę tam, jestem sprawny, lubię jeździć, nie? Też naprawdę mam za co Bogu dziękować. Jestem na emeryturze 4 lata, elegancko, nie? Z tej firmy, co prezes mnie wywalił, z powrotem przyszłem, jego wywalili, a ja z powrotem, jak gość, nie? No. Również tutaj na szlaku pielgrzymów wita Pan. Wita Pan, rozmawia Pan z nimi, to mówi... Mam tu dużo i na pożegnaniu to żoną przyjedziemy też koło trzecie, nie? Tak. Nie, tu mamy znajomy, to tego tak po prostu, nie? Tak, nie? Przyjemne, miłe, tak, nie? Naprawdę. Czy dzieli Pan się ze swoimi, właśnie ze swoim spostrzeżeniem o swoim przeżyciu tutaj, które Pan doznał tego? To wie, co i ten ksiądz Pucka i tam, kiedy on jechał, tu jechał jego siostra zakonna, jeszcze siostra jego ta niezakonna, nie? Tam my tak rozmawiali sobie w zeszłym roku, nie? Mówił, naprawdę, tak ładnie tu stoję. Wtedy mu opowiedział to, co ja tu Państwu mówię, nie? Takie te, nie? No to Pan naprawdę, ja mówię, póki ja będę się czuł, to będę choć na kolana biegał tutaj. Z tego co wiemy, na pewno jest to jakieś takie trochę magiczne miejsce, bo jednak stoimy tutaj, ale jednak czujemy coś. No tak, tak. Jak ja jadę tu nieraz na spacer, albo tam do znajomych, to córka, ta żółw mieszka, tędy jadę, zawsze uklęknę się, pomodlę, się cieszę, jak tu jadę, jak na skrzydłach, nie? No bo ja mam za co, nie? No, naprawdę. Również w tym szczególnym miejscu wspomniał Pan przed chwilą o szczególnych mieszkańcach gminy Puck, dokładnie miejscowości Rekowo Górne. Niech Pan nam coś powie więcej o nich.
No, żony też babcia opowiadała, że tu strzała stroiła jeszcze w latach międzywojennych, nie tam, tam, nie tam. Tu to, tam jeszcze ten leśniczy, tu trochę, tu już też, ten krzyż był rozwalony, to on tutaj też zrobili, uprawili nie trochę. Co są za mieszkańcy Murkowa? No, mieszkańcy Lekowa Górnego tu stroją krzyż i są babcia, córka i wnuczka i prawnuczka nawet też. Nie? Tu przychodzą. Tak. Czyli tradycja jest przekazywana dalej z pokolenia na pokolenie. Tak. Oczywiście to jest piękny wniosek. Może dzisiaj coraz rzadziej rodzice dają takie imię, ale to jest niezwykły patron, opiekun świętej rodziny, mąż, jak mówimy na święcie, Maryi Panny. Stąd właśnie za wstawiennictwem świętego Józefa modlimy się w czasie też tej pielgrzymki szczególnie. Modlimy się o dobrego męża, o dobrą żonę. Jeżeli już taka osoba się trafiła, to wierzy, to jest sobie zapamiętanie tak, to prosimy Pana Boga o wierność, wierność właśnie tym zobowiązaniu. Tak mi na Pan już, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyne i wszyscy święci. Takie słowa padają po przysiędze, jako potwierdzenie tych słów, które składaliśmy jako obietnicę wychowania wierności. Musimy pamiętać, że szafarzami sakramentu małżeństwa, czyli tymi, którzy udzielają sobie ślubu, są właśnie małżonkowie. Nie ksiądz, tylko małżonkowie. Kapłan w gminie kościoła błogosławionego zwrotnika, ale to małżonkowie udzielają sobie nawzajem tego sakramentu. Tegoroczna pielgrzymka do Wejherowa. Widzimy dużą frekwencję. Myślę, że frekwencja jest większa nawet niż w zeszłym roku, aczkolwiek bylibyśmy zadowoleni, gdyby jeszcze więcej było. I dlatego zachęcamy, szkoda, że nie poszli ci, którzy zostali w domu, ale zachęcamy jak najbardziej, żeby w przyszłym roku, no, zachęceni postawą tylu właśnie obecnych na tej pielgrzymce, w przyszłym roku, żeby również do nas dołączyli. Tym bardziej, że intencja tej pielgrzymki jest bardzo fajna, bo modlimy się o dobrego męża, o dobrą żonę, modlimy się w intencji narzeczonego, narzeczonej. Myślę, że no, to jest podstawowy cel życia każdego człowieka i każdy człowiek chyba do tego dąży, żeby stworzyć piękną i wspaniałą rodzinę, a my właśnie o tą rodzinę, o piękną, wspaniałą rodzinę na tej pielgrzymce się modlimy. Dzisiaj pielgrzymujecie w większej grupie, bo połączyło się kilka parafii. Jakie to parafie się połączyły? Parafie, które się z nami połączyły, to oczywiście Władysławowo, Chłapowo, parafia z Faustyny, z Pucka, no oczywiście parafia Puckwara, parafia ze Swarzewa. Trudno mi teraz sobie wszystkie przypomnieć, ale to pewnie chyba wszystkie w większości, ale widzę też również i tych, którzy są z innych parafii i też również się tutaj dołączyli do tej pielgrzymki, z racji, że ona idzie właśnie. A widzimy śpiewy, widzimy modlitwę na trasie, widać, że pielgrzymi są chętni i są otwarci modlić się właśnie w takiej formie, nie w kościele, ale również na trasie pielgrzymkowej. Taka forma daje, no mi się wydaje, dużo takiej radości. Jak to zawsze młodzież do mnie mówi, proszę księdza, chodźmy, może wyjdźmy z tych sal, a pójdźmy i ujrzyjmy Pana Boga właśnie w innym miejscu. I to jest właśnie to miejsce, właśnie jakim jest przyroda, jakim jest właśnie wędrowanie, jakim jest troszeczkę włożenie też i trudu, bo i wysiłek, trud i pot, który wkładamy, jest też właśnie w intencji, w tej, w której w tej pielgrzymce pielgrzymujemy. Ta intencja, tak jak powiedziałem, główna o dobrego męża, dobrą żonę, ale też pewnie i pielgrzymi mają inne intencje, z którymi przyszli na tę pielgrzymkę. I właśnie taka forma jest chyba jedną z lepszych form, gdzie można odnaleźć Pana Boga. Zresztą widzimy to wszędzie właściwie w Kościele, bo Kościół jest otwarty na różne formy pobożności i chociażby majowe, które odbywają się nie tylko w Kościele, ale u nas na przykład w naszej parafii odbywają się przy różnych
różnych kapliczkach, w których spotykają się o tej samej godzinie, co w kościele ludzie się spotykają właśnie po to, żeby również spotkać się na tym właśnie wolnym powietrzu. I to jest piękne. Niedługo zresztą czeka nasz spotkanie w Lednicy z ojcem Janem Górą i tam też również młodzież będzie się spotykać też w nietypowych warunkach właśnie na polach lednickich i to też również jest piękne właśnie, że Pana Boga spotykamy wszędzie, aczkolwiek jak wiemy, cel jest jeden, żebyśmy wszyscy spotykali się przy stole eucharystycznym, właśnie w kościele przy Panu Bogu. Cześć, powiedz mi, jak się pielgrzymuje? Lepiej, no ja. Pierwsza twoja pielgrzymka, czy to już któraś z kolei? No to już chyba jest już druga. To już druga pielgrzymka. Trochę chyba nogi bolą, co? No ja. Pochwal się, co niosłeś pierwszy odcinek. Co niosłeś na przedzie pielgrzymki? No taki znak z parafii Faustyny. No. Modlisz się w jakiejś konkretnej intencji? Za dobrą naukę. Modlę się za dobrą naukę, bardzo dobrze. Jak się pielgrzymuje? No zawsze idziesz z taką nadzieją, w jakiejś intencji. Ja na przykład idę w intencji, jest ciężko powiedzieć, za wszystkich chorych, przede wszystkim mojego brata, ciężko chorego. W takiej intencji idę i żyję z tą nadzieją, że będę miała tą nadzieję, bo zawsze każdego roku tak się utrzymuję, ale zawsze w jakiejś innej intencji. Śpiew daje takie życie, idzie się z taką radością, nie bolą nogi, idzie właśnie, to jest tak, jak jest inna modlitwa, to się jest człowiek więcej może skupiony. A z takim śpiewem na ustach, to zmęczenie mija, o tak to powiem. Z tego co wiemy, jest pani mieszkanką Celbowa, parafianką parafii? Świętej Faustyny. Świętej Faustyny. Właśnie widzimy też mieszkańców gminy Puck. Oni chyba bardzo chętnie uczestniczą w takich właśnie pielgrzymkach. Tak, gmina Puck, bo to idą dwie parafie z Pucka. Tak, jest grono właśnie ludzi, część ze wsi, tak to mogę powiedzieć, nie? No mają te intencje takie, a nie inne. Wieś może troszeczkę inne ma intencje jak miasto, bo tu się rozchodzi o rolników przede wszystkim, o pogody, o dobre zbiory. W takich intencjach idzie wieś też. Dzisiaj widać połączone parafie, jednak bardzo głośno gitary śpiew. Jestem zadowolony, że parafia Pucka w końcu drugi raz idzie po długiej przerwie. Proszę pana, jestem zdziwiony, że przez tyle lat nie chodziła ze względu na tradycje, które posiada. I przez tyle, nie wiem ile lat chodziła i zaniedbała to trochę, to takie przykre, no nie? Dziękuję panu. Czy to jest prawda, że na pielgrzymkę idzie pan tylko i wyłącznie dlatego, że tu jest jabłecznik? Nie, idę się pomodlić i na jabłecznik. Czyli jest modlitwa i jest jabłecznik, tak? Tak. A czy ten jabłecznik dodaje panu mocy, siły, energii? Tak jak power drink. Jest pani, która piecze pyszny jabłecznik. Pucka parafia Piotra i Pawła w Pucku słynie z jabłecznika. Coś w tym jabłeczniku jest, bo jednak przed chwilą jeden z pielgrzymów powiedział, że nie tylko modlitwa, ale również jabłecznik. Moc w tym jabłeczniku też jest, ta Boża. I dlatego taki power jest. Modlimy się w jakiejś konkretnej intencji dzisiaj? No, główną intencją tej pielgrzymki jest modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę. No. Co roku spotykamy się na szlaku, ale w tym roku widzimy chyba jakąś taką magiczną moc tej pielgrzymki. No jest nas wyjątkowo dużo. Znaczy myślę głównie tak z Pucka, bo my ją tak odnawiamy. W zeszłym roku po raz pierwszy po dużej przerwie szliśmy. Więc myślę, że właśnie to, że ludzie się coraz bardziej o tym dowiadują i to jest właśnie to i Bóg też tam swoje robi, że tak nas schodzi i idziemy. Czy łatwo się idzie? Ja jestem wyrobiona, to mi się łatwo idzie. Ja też. Tutaj nowiczym to trzeba spytać. Tak. A widzimy koszulkę również Lednicy. Często wyjeżdżasz, uczestniczysz w takich pielgrzymkach, imprezach? Teraz będę jechała na Lednicę drugi raz. No, a tak w innych różnych pielgrzymkach to bardzo często biorę udział. Jak oceniasz taką formę spędzenia czasu z Panem Bogiem, między innymi na łonie natury na przykład, bo to nie kościół, tylko idziemy na przykład w wolnej przestrzeni takiej. Jest to bardzo fajne i dużo znajomych i w ogóle moich przyjaciół i można sobie też wszystko przemyśleć, porozmawiać z Bogiem. No. Czy ta modlitwa ma jakąś większą moc według ciebie na przykład? No ma moc, na pewno ma. Będzie w
Dziękuję.